Święty Jan w swoim pierwszym liście zaprasza nas dzisiaj do tego, by postępować tak, jak Chrystus postępował. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. Dlatego patrzymy w Ewangelii, by zobaczyć Chrystusa, jak On postępował. I dzisiaj postępuje, czy daje się prowadzić, bo jest jeszcze malutkim dzieckiem, ale daje się przywieźć swoim rodzicom do świątyni, jest przyniesiony do świątyni. Przychodzi po raz pierwszy do tej świątyni, o której później powie, że to jest dom jego ojca, że on nie może w niej nie być. I to dzisiaj przychodzi w sposób fizyczny. Tak przyjdzie też jako 12-letni chłopiec do świątyni. Do tej świątyni w sposób fizyczny my już nie możemy przyjść, ponieważ ta świątynia nie istnieje, została zburzona. Możemy ją przenieść, to zaproszenie też oczywiście do budynków, do kościoła. Jest to w rzeczy samej dobra sprawa, że mamy w świątyni Chrystusa spotykać. On tam jest, że jest Chrystus jest i w świątyni, i poza świątynią, jest wszędzie. To jest obecność, która nie wyklucza jednego z drugim. Błędem jest zarówno powiedzenie, że Pan Bóg jest tylko w świątyni, że jest tylko na Najświętszym Sakramencie, w tabernakulum do adorowania, jak i zanegować to, że wszędzie mogę Pana Boga spotkać, na łące, w lesie, gdziekolwiek, przed telewizorem, więc nie muszę do świątyni, do kościoła, do budynku, do zgromadzenia kościoła iść w sposób naturalny, fizyczny. Nie, to jest do rozeznania, czego rzeczywiście Pan Bóg ode mnie chce. Zresztą o tym rozeznaniu jest dzisiaj pokazane w postawie Symeona. Chrystus mówi, że jest obecny zarówno w tym świecie, ja jestem z wami aż do skończenia świata, i mówi to w momencie, kiedy fizycznie odchodzi od apostołów, ponieważ wstępuje do nieba. Jest pomiędzy nimi do końca świata, a jednocześnie odchodzi. To jest ten paradoks, który my też przeżywamy, że Chrystus jest obecny w pewnych miejscach w sposób wyjątkowy, jak w Kościele, i jest obecny wszędzie. Ważne, żeby spotkać Go. I to jest ta postawa z kolei Symeona, który jest człowiekiem otwartym na działanie Ducha Świętego. I Duch Święty objawił, że musi zobaczyć Mesjasza Pańskiego. On żyje tym objawieniem, jest posłuszny natchnieniu Ducha Świętego, z natchnienia Ducha przyszedł do świątyni, kiedy tam rodzice, Maryja i Józef, przynoszą to dziecko. Dochodzi do spotkania. A więc jest ważne, żeby być posłuszny natchnieniu Ducha Świętego. Te natchnienia są czymś zewnętrznym w stosunku do nas. To nie my te natchnienia produkujemy, to Bóg te natchnienia daje, my na to natchnienie możemy się jedynie otworzyć. I teraz też w kontekście tego przyjścia do świątyni, że Pan Bóg ma natchnienie, daje nam natchnienie, żeby przyjść do kościoła. Oczywiście to nie jest tylko msza święta niedzielna. To nie o takie natchnienie tutaj chodzi, bo to nie jest natchnienie, żeby do kościoła nie iść. Jest natchnienie, ale od złego ducha, bo to jest pewne minimum absolutne, żeby być na mszy świętej niedzielnej i w świątecznej w kościele. Bez tego to jest grzech ciężki, kiedy z własnej woli, mogąc iść, nie idę. Oczywiście jestem przeszkodzony, to jest to co innego. Ale kiedy mogę iść, a nie idę, grzeszę ciężko. I tu nie ma w ogóle mowy o natchnieniu. To już jest pokazane, że to jest poniżej pewnego punktu krytycznego. Jeśli tego nie ma, to jest śmierć. To znaczy, że ja nie mam tej relacji z Panem Bogiem. Ale chodzi o coś więcej. Chodzi o natchnienie, że Pan Bóg chce mnie prowadzić może do częstszego przychodzenia do kościoła, na adorację, na mszę świętą w ciągu dnia, do spotkania w skrutacji, w odmówieniu psalmów, w jakiejś modlitwie, cokolwiek. Natchnienie, które przychodzi do czegoś więcej. Symeon był tym, który żył tym natchnieniem, odpowiada na natchnienie i jest człowiekiem spełnionym, szczęśliwym. To nie, że on teraz idzie do tej świątyni i wkuty
i przeklinając wszystko, łącznie z Panem Bogiem, że go do czegoś przymusza, do czego nie ma ochoty, tylko to natchnienie to już jest jak gdyby ta nagroda, którą nosi w sobie, już bycie posłusznym temu natchnieniu. Tak naprawdę jeśli jest to zgranie serca z natchnieniem, to już to wnosi ogromną radość, tak jak dzieje się to w przypadku Symeona. I teraz on bierze też to dziecię w objęcie. To jest ta nagroda, którą otrzymuje. Wziąć dziecko w objęcie wydaje się niewiele. Teraz za cały wysiłek czekania tyle dziesiątków lat na Zbawiciela i teraz te wychodzenie, tęsknota, którą ma, może już fizyczne ułomności, które musi pokonywać, żeby do tej świątyni pójść. I to jest ta nagroda. Chrystus, który jest w objęciach. Znowu przenosząc to na nasze, czy dla mnie nagrodą jest to, że mogę przyjąć Komunię Świętą. Niesamowitą rzeczą jest, kiedy my dzisiaj możemy przyjąć Chrystusa na rękę. To jest jak gdyby tak w sposób namacalny, dotykalny spełnienie tego słowa, które otrzymał Symeon, że on wziął Chrystusa w objęcia. Kiedy my mamy Chrystusa na ręku, to jest to, że mogę go adorować, jak adorował go Symeon. Symeon nie powiedział, ja jestem niegodny do tego, żeby Maryja, to owszem, ona jest niepokalana, niech sobie tego Jezusa trzyma. Nie, Maryja chętnie dzieli się tym Chrystusem, ma zaufanie temu dziadkowi, żeby dać, powierzyć swoje maleńkie dziecko, nie jest zazdrosna, nie jest bojaźliwa o to dziecko. A Symeon bierze w objęcia, jest cały rozpromieniony radością na skutek tego, że to dziecko ma. My możemy też tego Chrystusa dzisiaj trzymać na ręku. To jest ten moment najpiękniejszy, najgłębszej adoracji, która jest. Bo adoracja, gdyby ta poza mszą świętą, jest adoracją tego, co się już wydarzyło. A ten moment adoracji, który mamy krótko przed Komunią Świętą, kiedy mamy już tego Pana Jezusa na ręce, to jest jak gdyby całe sedno adoracji, bo adoracja jest otwarciem na przybycie Pana Boga do mego życia. I tu jest to przybycie już Pana Boga w sposób cielesny, że Chrystus za chwilę narodzi się we mnie, wejdzie we mnie, będzie we mnie żył. To jest ta najpiękniejsza, najgłębsza adoracja otwierająca mnie na przyjście Chrystusa do mojego życia. I to jest piękna rzecz, którą otrzymujemy. To jest też ta Ewangelia, którą mogę dzisiaj przeżyć w sposób świadomy, bardziej. Mogę ją w sposób już taki jeden do jeden przeżyć. To jest to powołanie, do którego Pan Bóg też mnie zaprasza, do bycia otwartym na natchnienie, które Pan Bóg daje mi, natchnienie do życia pewnego, które Pan Bóg mi daje. To natchnienie też do kontynuowania życia, które mam. Symeon pełni całe życie w tym kluczu oczekiwania na zbawienie, czegoś więcej, wyczekiwania, wychodzenia, przełamywania siebie. Każdy z nas ma swoje powołanie. Myślę, że jest też, tak jak jest powołanie do życia zakonnego, do kapłaństwa, do misji, tak jest też powołanie do wspólnoty, do wspólnoty Kościoła, też konkretne powołanie do wspólnoty w Kościele. Że to nie jest tak, że tylko ja sobie wybieram, przychodzę do neoktomnatu, do odnowy Duchu Świętym, do domowego Kościoła, bo mi się tak chce, bo nie, to jest, nie bylibyśmy tutaj, gdzie jesteśmy, gdyby nie było natchnienia Ducha Świętego. Co muszę zrobić, żeby się teraz wymiksować, skoro mnie Pan Bóg do tej wspólnoty wprowadził? Że jeśli chcę się tylko wymiksować, bo mnie muszę, bo mi się nie chce, bo coś to mi się nie podoba. Nie, to jest powołanie, to jest konkretne powołanie też do konkretnego bycia w Kościele, w formacji, którą Pan Bóg mi daje. To nie jest tylko ja, to jest, za tym stoi natchnienie. Pan Bóg mnie przyprowadził do Kościoła, Pan Bóg mi dał to spotkać Chrystusa. Co mówi za tym, żebym teraz to natchnienie odrzucił, że to było tylko od tak sobie? Święty Paweł mówi, że wyroki powołania Boże są nieodwołalne. W tym dużym wymierze i w tym małym również. Dlaczego Pan Bóg mnie powołuje? Na pewno takim kryterium do rozeznawania jest, że co w zamian, kiedy opuszczam wspólnotę, kiedy nie wiem, mam no, trudności w pewnym praktykowaniu
rzeczy dobrych w Kościele. Co w zamian za to? To jest pewien taki pytanie i wymiar, który, na który muszę sobie odwołać. Co dałem w zamian za to, że do wspólnoty nie chodzę, że teraz się zdystansowałem, że mam tak zwany kryzys? Co przyszło? Kiedy w zamian za to przyszło, może i grzechy nawet, może grzech, jakim jest lenistwo, oziębłość, jakoś sobie tam żyję, ale już nie ma tego żaru w człowieku. To znaczy, że gdzieś odszedłem, że gdzieś to natchnienie Pana Boga zlekceważyłem. Symeon uczy, Symeon wzywa do tego bycia otwartym na natchnienia Ducha Świętego i też, że on na tym nie stracił. To, że żył tym powołaniem przez całe życie, do tej osiemdziesiątki, czy ile jak tam miał, i teraz jego największym jak gdyby nagrodą za to, satysfakcją, że to powołanie przeżył, że to natchnienie zrealizował, było to, że Pan Bóg mu zabrał w tym momencie lęk przed śmiercią. Żyjąc z tym powołaniem, doszedł do tego, że mówi: Panie Boże, weź mnie już do siebie. Nawet już nie chcę być tutaj. Dałeś mi zrealizować powołanie, do którego mnie wezwałeś. Teraz chcę iść do Ciebie, który jesteś dawcą tego powołania. Chcę iść do Ciebie bez strachu, bez lęku, z radością.